Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu e-petrol.pl. W tym tygodniu mamy do czynienia z miłymi kierowcą, zmianami spadkowymi na polskich stacjach dla wszystkich paliw oprócz autogazu, co już zapowiadaliśmy w ubiegłym tygodniu. Jeśli chodzi o cenę benzyny, wynosi ona w tej chwili mniej więcej 5,45 zł za litr. Olej napędowy kosztuje około 5,29 zł za litr na polskich stacjach. Natomiast jeśli chodzi o autogaz, to paliwo może nam jeszcze w najbliższych dniach nadal drożeć. W tej chwili kosztuje 2,53 zł, o 3 grosze więcej niż przed tygodniem. Jest zupełnie realne, że te ceny średnie w perspektywie najbliższego tygodnia czy dwóch mogą przekroczyć nawet 2,60 zł na litrze, ponieważ jak już mówiliśmy w ostatnich naszych nagraniach, gaz ten jest trudno dostępny na polskiej granicy wschodniej, jest ograniczona jego podaż i tym samym no, staje się on po prostu paliwem droższym i z pewnością w okresie wakacyjnym wielu kierowców będzie się zastanawiać nad zasadnością skorzystania z tego paliwa w obliczu taniejącej benzyny, a zawsze no, wiemy, że w przypadku autogazu przede wszystkim atutem jego dla kierowców była cena. Jeśli chodzi o zmiany na rynku międzynarodowym, mamy do czynienia raczej z pewnego rodzaju stabilnością, może troszkę pobudzaną niepokojami związanymi chociażby z sytuacją na Ukrainie czy w strefie gazy, ale jednak nie są one w stanie jeszcze w żaden sposób poruszyć rynkiem ropy na tyle, aby wybiła się ona z tego kanału między 106 a 108 dolarów mniej więcej za baryłkę. Wydaje się, że w perspektywie najbliższych dni, o ile nie dojdzie, jak już to powtarzaliśmy również w ostatnich tygodniach, do eskalacji konfliktów na Ukrainie czy na terenie strefy gazy, bądź nie dojdzie do jakiegoś zachwiania, jeśli chodzi o sytuację w Libii, będziemy raczej mieć do czynienia ze stabilnością właśnie w rejonie 107-108 dolarów za baryłkę.